on szczęście ma. No i jestem w Wenecji. Proszę bardzo, na peronie. Hotel mam trochę w innym miejscu, bo tutaj były bardzo drogie. I dojechałem pociągiem akurat jedną stację. Tak to wygląda. Nagram wam cały park maszynowy Włoch. Jak to wygląda. Bardzo piękne pociągi. Takie piękne maszyny. Pozdrawiam Artura z Kaniowa. Na tle pięknej maszyny. Jestem na Starym Mieście. Jestem na mostku takim. Alpis piękny. Teraz wam drugą stronę pokażę. To było pierwsze ujęcie. Widok super. Schodami się idzie. I zaczynają się kanały w Wenecji. Może gondoliera spotkam. Idzie taką wąską uliczką tutaj wzdłuż właśnie kanału. Wszędzie dookoła takie domki i kanał. Jest gondola. Przy tych kanałach są takie wąskie uliczki. Tam chyba ludzie mieszkają. Pełno mostków jest. Ten jest taki, przed chwilą szedłem przez tamten. No. Tam jakieś restauracje takie, wciskają je. Stoliczki gdzie mogą. To jest normalnie ciasno. Jest jakaś brama. I wszędzie pełno tych mostków i kanałów. To jaki ciekawy przepływ gondolu. Pod takim mostkiem, aż ciasno, aż gondolier się przychyla. Kościółek. Jakiś placyk obok tego kościoła. Ja podejrzewałem, że jak ktoś chce coś od sąsiada, to puka mu w okno po prostu. Tak to wygląda. A z drugiej strony tak. W ogóle to idę w stronę centrum. Idzie się takimi wąskimi uliczkami między kościołami chyba. Takimi wąskimi uliczkami. Teraz będziemy przez takie schody iść. Chciałem na chwilę stanąć. Dobrze, to stanę. Na stronie. Tak się zastanawiam. Ile osób dotykało już tego? Tam nie. Tu są takie schodki. I kolejną wąską uliczkę prowadzę. Stawiam co jakiś czas jakąś stawkę
Na razie to się niczym nie różni. Tu jest jedynie jakiś inny budynek. O, tak wygląda. O, i ten jest też trochę inny. Tak on wygląda. Trochę ciasno jest. Gondole nie mogą się minąć. A z drugiej strony mostku tak to wygląda. Ludzi multu. Ta uliczka. Teraz się wcięłem między ludzi, ale zobaczcie, pełne. Te dróżki fajnie są tak przy wodzie. O. Na główny plac w Wenecji. Tak wielki. Olbrzymi. W porównaniu do tych uliczek, co tam były po drodze. Ale jest tu gorąco, chyba bardziej gorąco niż w Chorwacji. Normalnie nie ma czym oddychać. Tam chociaż wiatr działa, a tutaj to jest patelnia taka, że... A jest godzina, nie wiem, 18-19. Jestem bliżej tego kościoła. O. Bardzo dobrze widać. Ale będzie fajny film. Jest ludzi, a ludzi. Ta wieża z drugiej strony. Scena? Nie, to nie scena, chyba jakaś klatka. Może jakąś melodyjkę tutaj zapodam, bo nie wiem co powiedzieć, zatyka mnie. I właśnie tak to wszystko wygląda. Pięknie. Jestem na takim pomoście widokowym chyba. Stamtąd przyszedłem. Gondole tu wpływają i tam w ten kanał pod tym mostkiem. Płyną gondole. Stąd. I w ten kanał tutaj. O tu. Tu macie obraz, ile jest ludzi tutaj. Cały czas coś się dzieje. Nagrywałem, to za mną stał taki pomnik. O. Czy mi się wydaje? Czy ta wieża jest krzywa? No raczej jest krzywa. Pomału się ściemnia, jest godzina 20. Widzieliście to, ale teraz się zaczęło ściemniać. Także pokażę. I co, idę dalej, jak coś będzie to się włączy. Idę w stronę
tamtego zamku, nie, tych kolumn takich dziwnych, co tam są. Idę w tamtym kierunku. Tu mało wracamy. Tak to wygląda w nocy, te uliczki. Tak to wszystko wygląda nocą. Ciekaw jestem, czy coś będzie widać na tym filmie. Wracamy inną drogą. Takie drewniane schody. Wysokie. Z tej strony Wenecja. Nocą. Tak to wygląda. W ogóle jestem zdziwiony, że jest mało świetników. To raczej ostatnie ujęcie z dzisiejszego dnia, bo nic nie będzie widać. Chyba że jeszcze będzie jakaś wstawka, coś, gdzie będzie mocno oświetlone. Także do zobaczenia następnego dnia. Tą piękną, nocną panoramą Wenecji kończę ten odcinek. Zapraszam do oglądania następnej części wyprawy. Zachęcam do łapek w górę, komentowania, subskrypcji i co? Do zobaczenia na następnym odcinku. Cześć!